Cykl wydarzeń z okazji 75 lat działalności przygotowała Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej, bowiem placówka nie zajmuje się tylko wypożyczaniem książek, ale też swoje drzwi otworzyła dla instytucji i stowarzyszeń, które mogą zarówno funkcjonować w jej murach, jak również rozwijać się i służyć lokalnej społeczności. Zapraszamy na relacje z wydarzenia. Tydzień obchodów 75-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej obfituje w wiele wydarzeń. Tak, staraliśmy się, aby każdy podmiot, któremu użyczamy tutaj w naszym budynku pomieszczeniach, z którym współpracujemy, również świętował z nami obchody 75-lecia. Tak we wtorek swój dzień miała Izba Regionalna, która działa od tego roku, od lutego. I tutaj pani Teofila Latoś zapraszała na dzień otwarty razem z zagórzańskimi pasjonatami, którzy na tą okoliczność przygotowali przepiękną wystawę, na którą wszystkich serdecznie zapraszam do obejrzenia tej wystawy i podziwiania tych misternych robótek, które zagórzańscy pasjonaci przygotowali. Znajdujemy się w Zagórzańskiej Izbie Regionalnej przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej. Z tego co wiem, to miejsce cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak, aż trudno powiedzieć, ale niesamowicie to miejsce cieszy się zainteresowaniem. Odwiedzają nas dzieci z przedszkoli, dzieci ze szkół, dzieci ze szkoły podstawowej oraz goście, turyści, mieszkańcy. Wszyscy ci, którzy chcą zapoznać się z naszą kulturą zagórzańską. Możemy tutaj oglądać piękne prace Stowarzyszenia Zagórzańscy Pasjonaci. Tak. Naszymi członkami Towarzystwa Ludoznawczego są również panie ze Stowarzyszenia Rękodzielników Zagórzańskich. Panie zrobiły sobie tutaj swoją wystawę swoich prac, przepięknych zresztą, które też cieszą się zainteresowaniem. Przychodzą osoby, zwiedzają, parę rzeczy nawet jest kupionych. Jeżeli chodzi o środę, środa był to dzień, którym promowała się tutaj na swoim dniu otwartym Zagórzańska Przystań Marzeń, świetlica wsparcia dziennego dla dzieci, która została tutaj utworzona dzięki lokalnej grupie działania Piękna Ziemia Gorczańska. Tutaj dzieciaki wraz z terapeutami, nauczycielami, wychowawcami przygotowali specjalny program artystyczny, warsztaty, no i po prostu świętowali razem z nami ten jubileusz. Od kiedy funkcjonuje Zagórzańska Przystań Marzeń? Zagórzańska Przystań Marzeń zaczęła swoją działalność w październiku ubiegłego roku. I współpraca z biblioteką układa się chyba bardzo dobrze. Tak, jak najbardziej. Mamy użyczone tutaj od nich pomieszczenia i dzięki tej współpracy mamy miejsce, gdzie możemy realizować swoje zadania i cele. I dzięki temu mogą te nasze dzieci tutaj przychodzić, mieć różne zajęcia, no i wspólnie przebywać razem z kolegami, koleżankami i się integrować. Ile dzieci obecnie korzysta z tej placówki? Obecnie mamy zrekrutowanych 180 dzieciaków. Są to dzieci z terenu gminy Mszana Dolna, miasta Mszana Dolna oraz gminy Niedźwiedź, ale cały czas mamy pytania i widać, że to zapotrzebowanie jest większe. Gdyby placówka pewnie się mogła rozciągnąć, to byłoby super. Natomiast my też tutaj widzimy i obserwujemy, że jednak tego typu miejsca są jak najbardziej pożądane na naszym terenie. Dziękuję bardzo serdecznie nauczycielom naszych szkół ponadpodstawowych. Czwartek był to dzień, w którym promował się tutaj wolontariat, a przede wszystkim Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość. Pani Karolina Zapała przygotowała dla uczniów szkół średnich z naszego miasta warsztaty terapeutyczne i wspaniały koncert, który poprowadził półfinalista The Voice of Poland, pan Boguś Świerczek. Lipstick, my guitar, woo.
Feeling up the angel wing and drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. Zawsze się wydaje, że jest lepiej niż jest. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest naprawdę źle. Bo osoba uzależniona jest chora. Ma chore myśli, ma chore przysposobienie, ma chorą duszę. I jest w stanie sobie wszystko zracjonalizować. Dlatego tak ciężko jest z tego wyjść, ponieważ jako osoba uzależniona jesteś sobie w stanie wszystko wytłumaczyć. I to w tak zarąbisty sposób, że nie masz potem wyrzutów sumienia, że idziesz się znowu napić, czy znowu naćpać, cokolwiek. Na czym polega współpraca Stowarzyszenia z Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej? Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość już od samego początku ma siedzibę w nowych murach biblioteki. To dla nas jest bardzo cenne, dlatego że mamy dom, jak my to wszyscy mówimy, wolontariusze, w którym możemy się rozwijać i w którym nasze kompetencje mogą wzrastać. Współpraca nasza z Miejską Biblioteką polega też na wspieraniu wszystkich inicjatyw, które razem tworzymy. Organizujemy chociażby pierwsze forum osób niepełnosprawnych, gdzie integrujemy różne grupy społeczne. Wspieramy działalność wolontariatów, wspieramy działalność pracowników biblioteki, ale też integrujemy seniorów, dzieci, młodzież poprzez realizację i organizację półkolonii czy kolonii wakacyjnych. Myślę, że docieramy do wielu mieszkańców naszego regionu, a chcemy jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o piątek, dzisiaj mamy zaplanowany Dzień Seniora, dlatego połączyliśmy to też z naszym narodowym czytaniem. Główną lekturą, którą dzisiaj seniorzy, dzieci i zaproszeni goście będą czytać, jest Nad Niemnem. I zapraszamy też tutaj do udziału w tym gości z zewnątrz. Mamy nadzieję, że ta impreza dzisiejsza będzie obfitowała w wiele atrakcji, a jedną z nich będzie koncert w wykonaniu seniorów, który przygotowali wraz z muzyką Świata Akord z panem Mirosławem Witkowskim. I wszyscy razem rozdzielamy rękę. Sinoda, sinoda. Niższe znacznie od nich, rumianym kwiatem gęsto usiane. W sobotę odbędą się główne uroczystości obchodów 75-lecia naszej biblioteki. Przed południem dla dzieci w wieku w czwarta, piąta, szósta klasa szkoły podstawowej współpracujący z nami Hufiec Gorczański imienia Władysława Orkana w Mszanie Dolnej wraz ze swoimi instruktorami przygotował też dla dzieci z naszych szkół i harcerzy grę terenową śladami dawnych bibliotek. Będą mieli za zadanie szukać bibliotek, miejsc, w których dawniej mieściły się budynki, w których biblioteka miała swoje siedziby dawniej, a później będzie oficjalne zakończenie tutaj koło biblioteki i wraz z harcerzami złożymy wiązanki kwiatów na mogiłach bibliotekarek, które już odeszły. Ostatnim akcentem obchodów jubileuszowych była oficjalna część wydarzenia, podczas której na ręce dyrektor Biblioteki Agnieszki Orzeł zaproszeni goście składali gratulacje i dziękowali za współpracę, a także docenili imponujące osiągnięcia. Krzewienie czytelnictwa, zaszczepianiem tego czytelnictwa wśród młodego pokolenia. Dyrektor Mszańskiej Biblioteki dziękowała również byłym pracownikom i nagrodziła najbardziej aktywnych czytelników. Pana dzisiaj sprowadziło do Mszany Dolnej? Do Mszany Dolnej. Po pierwsze, nigdy tu nie byłem. Po drugie, tu jest bardzo aktywna biblioteka na czele z panią dyrektor Agnieszką Orzeł, która, jak widzimy, w pięknych wnętrzach obecnie rezyduje. Jestem pełen podziwu, bo bez urazy to jednak mała miejscowość, a tak fantastyczna biblioteka z amfiteatrem w stylu greckim. To naprawdę robi wrażenie. I również z tego powodu, że biblioteka w Mszanie Dolnej jako pierwsza z tego regionu małopolskiego przystąpiła do naszego projektu, o którym, jeśli można, to
Dwa zdania. Na czym on polega? Najprościej rzecz ujmując, są to dawniej popularne wypożyczenia międzybiblioteczne, obecnie mniej, więc postanowiliśmy dotrzeć do czytelnika, który ma w kieszeni smartfon, ma przy sobie tablet, żeby tę książkę mógł natychmiast pobrać. Czyli nasz pomysł opiera się na wypożyczeniach międzybibliotecznych. Dodatkowe ciało doradcze, które wpływało na to, jak rozbudowywać sieć szkolną w Mszanie. Natomiast prelekcje na temat początków czytelnictwa w Mszanie Dolnej na przełomie XIX i XX wieku wygłosił Michał Wójcik. Na zakończenie dla uczestników uroczystości zagrała orkiestra Dęta z Mszany Górnej. Mam nadzieję, że ten tydzień, który obfituje w atrakcje, które przygotowaliśmy zarówno dla naszych czytelników, jak i mieszkańców Mszany, przypadnie każdemu do gustu i będą pamiętać, że biblioteka kończy 75 lat istnienia w mieście. A czego biblioteka życzy sobie na kolejne lata? Myślę, że dużo czytelników i obyśmy mieli siłę do dalszych działań.